Witam Was w kolejnym odcinku upały w Wielkiej Brytanii. Ponad 30 stopni prawie cały czas. Także sezon plażowy pełną parą i chciałoby się pojechać na plażę trochę poszperać. Ale muszę skończyć tego czarnego boksera w końcu. Wczoraj sobie kupiłem za krótkie śruby do tej deki, więc dzisiaj na starcie muszę się wrócić do budowlanego. Ogarnąć ten temat. Może w następnym tygodniu się uda. Na początku tego odcinka również zapraszam Was serdecznie do sklepu Odyńce, link w opisie filmu. Pamiętajcie, że tam na hasło Goblin macie wysyłkę na terenie Polski i coś tam jeszcze za darmo na hasło Goblin. Także robimy zakupy, dziękuję Wam przeogromnie. Sezon, tak jak mówię, się zaczyna, więc mnóstwo ludzi będzie gubiło pierścionki, monety na plaży. Jak ktoś nie ma nawet gotówki na taki detektor, to jest możliwość rat 0%, to wszystko już na sklepie pod linkiem, który znajdziecie w opisie. No i co jeszcze? A, i mam dla Was niespodziankę z tego sklepu, także jak ktoś chce, zostawiamy komentarz o treści Odyńce. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, zostawiamy łapkę, a ja za kilka dni w transmisji na żywo wylosuję z tego sklepu dla Was kilka nagród niespodzianek. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Taki futer na szybko złapałem, to trochę wygląda jak kocie bełty. Sałatka z tuńczyka, do tego dwa jajcy. Ale po tym all inclusive mam tak rozstrojony żołądek, że wywalony ten bebzon okropnie. Wiem, że mam stopy, bo idę, ale nie widzę ich. Także dzisiaj chyba jeszcze zrobię siłownię. O, cały urok mojego miejsca parkingowego. Także może trening jeszcze dzisiaj wleci, do tego jeszcze mam szejka proteinowego. O, mi się zdziwia, jakby ktoś mi ten telefon zawinął. Bo budowniczy. Dobra, wszystko mam. Dobrze. Trzeba się brać do roboty, a nie tylko jeździć po tych sklepach i kombinować cały czas. Dokupiłem jeszcze 3 sztuki, bo nie mierzyłem tego tak naprawdę na oko i wydaje mi się, że braknie, bo wczoraj wiedziałem, że i tak muszę się wrócić po śruby, więc sobie zarzuciłem te deski, no i wychodzi na to, że jeszcze 2 sztuki na pewno zużyję. Jedną sobie wziąłem w razie czego, i tak mam blisko tutaj do sklepu, więc mam miesiąc czasu na oddanie. Jak zostanie, to zawiozę z powrotem. Wcale nie wychodzi tak drogo ta kładka, bo coś około chyba 12-13 sztuk plus śruby, około 130-140 funtów, trochę pracy. A zrobi to naprawdę fajną robotę. Ta kładka, można sobie wejść na górę, kaweczkę jakąś wypić, romantiko film obejrzeć. Wiadomo. Potem dzieci z tego są. Fajna sprawa. Sprawdzę sobie też po drodze pola swoje pozwolenia. Bo tutaj po lewej stronie jest to miejsce, gdzie Maniek bólę papieską wytargał, gdzie Odyn też natrzepał hamerów. Nawpadało w sumie coś koło 20 sztuk na takim małym poletku. Bo jesteśmy bardzo blisko zamku Lidcastle, bo zamek jest zaraz tutaj po prawej stronie, więc tereny naprawdę fajnie, tylko sucho. Sucho i może być problem trochę z kopaniem. Mam jeszcze inne miejscówki. Z tego co wiem, ma być tam koszona jakaś fasola niedługo. Także jadę zobaczyć, jak to wygląda. Może się okazać, że pola są już dostępne. No i rzeczywiście jest tutaj fasola. Zaraz podjadę do farmerki i zapytam, kiedy to będą kosili. Pozwolenia nie były zupełnie chodzone, bo dostałem kilka dni przed obsianiem zgodę na te tereny. Jest tego tyle, tak jak okiem sięgną aż do tej wioski. O, tutaj mamy Hollingburn. Widać ładnie. Setki hektarów tego wszystkiego. I z Mańkiem sprawdziliśmy tak naprawdę drugą stronę tych pozwoleń. Tam wyszło kilka rzymków, jakiś średniowieczny pierścionek, hamerek, także no tereny naprawdę ciekawe, bo jest też na starych mapach pozaznaczane mnóstwo ciekawych miejsc, czyli jakieś drogi prowadzące do zamku, no bo po drugiej stronie tego lasku mamy zamek Lidcastle, także no zobaczymy, jadę zapytać. Późno się dzisiaj tutaj doczołgałem, a w piątek już jadę do Karoliny, bo ma 26 urodziny, także mało czasu zostało, a chcę to w tym tygodniu skończyć, także dzisiaj chyba odpuszczę sobie tą siłownię i do wieczora popracuję. Farmerka powiedziała, że na dniach to będzie skoszone, więc teraz tylko będę pilnował, no i wskakuję z detektorem na te miejscówki, może coś wyjdzie fajnego. Biorę się za to surowe, zabezpieczę, wyschnie mi, bo jest cieplutko, chwila, moment. I zaraz po tym biorę się za montaż pierwszych desek tej kładki. Mega jestem ciekaw, jak to wyjdzie.
tak jak wygląda, tak i też smakuje. Uciekłem od tego słońca, bo jak popcorn wszystko strzela, taki gorąc. Jak będę sobie robił kampera, to coś takiego jak najbardziej. Gęsto pokręciłem śruby, tutaj jeszcze trzy deski dociąłem przy daszku, muszę to poprawić, bo po cięciu sobie nie zabezpieczyłem, więc zaraz skakuję pędzelek i jeszcze zabezpieczę, żeby to nie puchło. Tyle. Fajna sprawa, prosta rzecz w montażu, 4 godziny roboty i kładka jest gotowa, także dobra. Co dalej? Jakieś pomysły tam mam, więc zaraz wam pokażę, bo dużo się... Wygodnie się tak trzyma kamerę, ale jakiś czas temu nagrywałem wam materiał u gościa, który buduje takie domki holenderskie i Łukasz od niego zbiera taki materiał z niby dla niego odpady, ale po 80 cm, 60 beleczki. Więc no fajny temat, żeby coś z tego zrobić. No ja mam zadanie, bo jak jestem u Karolina, robimy grilla, to wyciąga się stolik z domu, ten z salonu, niszczy się to, więc zbuduję na szybko jakiś stolik, bo dosyć na dzisiaj tego rzeźbienia, ale fajnie zrobić coś z niczego. Jakbym chciał taki stolik kupić na ten materiał, to się zupełnie nie opłaci. A tak, styknie. Wkręty muszę tylko podocinać po bokach w tych czterech rogach i gotowe. Jeszcze przejadę bezbarwnym. Styknie 85 wysokie, metr długie, także do grilla, żeby sobie jedzonko postawić jak znalazł. Nawet doniczki poprzesadzać, kwiatki, cokolwiek później w ogródku. Taki płaski stoliczek zawsze się przyda, także wyrzeźbione, panie Goblin, to jest profesjonalna stolarka. Konkret meble. No i hopsa, mamy dzień kolejny. Lecę na wstępie oddać te dechy, które mi zostały wczoraj z tej kładki. Ktoś mi tam mówił, że te szczotki niszczą samochód, ale Toyocie już chyba nic nie zaszkodzi. Ogarnięty, zakupy porobione, jeszcze posprzątam samochód, no i jadę do Karoliny. Jeszcze ogródek trzeba trochę przygotować na te urodziny. I tak niewiele się dzisiaj tak naprawdę dzieje. Na luźno. Więcej dni coś tam, wiecie, jeżdżę i jakieś pierdoły niż pracuję przy tych kamperach. Od poniedziałku już startuję z tym projektem, o którym wam wspominałem w poprzednim odcinku, bo przywożą mi już tego sprintera, także myślę, że wam niedługo też go pokażę. Gruby projekcik, trochę się stresuję tym wszystkim, ale będzie dobrze. Już tyle razy tą trasą jadę, a trójeczka. I jeszcze nie było tak, żebym sobie na spokojnie przejechał normalnie, tylko zawsze korki, wypadki i tu coś się podziało. Coś się pali i to naprawdę na grubo, bo tą łunę dymu już było widać z bardzo daleka. No i ogromne to jest. Ciekawe, czy coś będzie widać. No i proszę bardzo, tak to wyszło. Taki ogródeczek, fajna, spokojna dzielnica. No i teraz jest plan taki, żeby takie coś zamontować tutaj. Na to brązowy sznureczek. No i pokupiłem takie żaróweczki i balony, jakieś pierdółki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale stoliczek pasuje idealnie. No i proszę bardzo, coś takiego wyszło. Daj jedną tą żarówkę. Możesz powiesić, zobaczymy. To będzie za ciężkie. No co, zobaczymy, powiesimy kilka, najwyżej się da to wyżej.
No i tak to wyszło. Dlaczego takie żarówki z solarem? Prosty wybór. No nie trzeba tego kabla rozciągać, no i przenośne. Także jak tutaj już nie będą potrzebne, no to w każdej chwili można to pod parasol przenieść, bo tutaj będziemy siedzieć, zaczepić sznureczki już powiązane. O, cyk, taka moja myśl technologiczna. Fajnie to wyszło. Odpalam zaraz grilla. No i co, czekamy na jakichś tam gości. Jutro jedziemy na ten cały evencik, czyli 50-lecie Maluszka. Z tego też myślę, że uda mi się nagrać jakiś materiał, jak będzie coś ciekawego. Dziękuję Wam przeogromnie w tym odcinku. Pamiętajcie o aktywności, wbijać tą łapeczkę. No i co, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.